Azja to kontynent, gdzie produkuje się niemal wszystkie artykuły spożywcze do przygotowywania posiłków. Z tego filmu dowiesz się, jakie to warunki to umożliwiają, a także jak przebiega produkcja rolna w krajach azjatyckich. Zapraszam! Największy wpływ na rolnictwo Azji mają czynniki przyrodnicze. Większość kontynentu to obszary niesprzyjające produkcji rolnej. Będą to więc pustynie, tundra czy wysokie góry. Korzystne warunki dla rolnictwa występują w Indiach, wschodnich Chinach, a także na Półwyspie Indochińskim. Są tam żyzne gleby, odpowiednio długi okres wegetacyjny i wystarczająca suma opadów. Nie ma tam ani mroźnych zim, ani dużych wahań temperatury powietrza. Wiele regionów posiada warunki sprzyjające chowu zwierząt, jak chociażby rozległe łąki i pastwiska w Azji Środkowej i Azji Południowo-Zachodniej. Wypasa się tam bydło i owce. Ważne są też czynniki pozaprzyrodnicze. Będą to chociażby mechanizacja rolnictwa, zabiegi agrotechniczne jak nawożenie czy stosowanie środków ochrony roślin. Takie nowoczesne rolnictwo mamy w Japonii i Izraelu. Jest ono bardzo wydajne. Przykładowo przeciętne plony ryżu w Japonii są 2 razy wyższe niż w Indiach. A w Izraelu dzięki metodom sztucznego nawadniania możliwe stało się przekształcanie terenów pustynnych w tereny rolnicze. Słabo rozwinięte kraje to także niski poziom techniczny rolnictwa. Wymienię tu chociażby Nepal czy Kambodżę. Funkcjonują tam małe i niewydajne gospodarstwa. Są niskie zbiory, zwykle zaspokajające potrzeby jedynie rolników i ich rodzin. W produkcji roślinnej i zwierzęcej kraje azjatyckie znajdują się w światowej czołówce. Wymienię tu zwłaszcza Chiny czy Indie. Oba te kraje mają bardzo dużo mieszkańców, których muszą wyżywić. Chiny mają pierwsze miejsce w produkcji ryżu, pszenicy, ziemniaków, batatów, herbaty, tytoniu i bawełny, a także w pogłowiu trzody chlewnej, owiec, kóz i drobiu. Drugie miejsce w produkcji kukurydzy i rzepaku, a trzecie miejsce w produkcji trzciny cukrowej. Indie z kolei mają drugie miejsce w światowej produkcji ryżu, pszenicy, ziemniaków, trzciny cukrowej, herbaty i bawełny, a także w pogłowiu bydła i kóz. Mają też trzecie miejsce pod względem produkcji tytoniu i rzepaku. Z Azji pochodzi aż 90% całej światowej produkcji ryżu. Jedynym dużym pozaazjatyckim producentem ryżu jest Brazylia. Bawełna. Około połowa światowej produkcji pochodzi z Chin i Indii. Dużo produkują też Pakistan, Turcja i Uzbekistan. Kawa. Po Brazylii drugim światowym producentem jest Wietnam. Wysoko są też Indonezja i Indie. Herbata. 85% pochodzi z krajów azjatyckich. Dużymi producentami są Chiny, Indie, Sri Lanka, Wietnam i Indonezja. Naturalny kauczuk. Ponad 50% zbiorów pochodzi z Tajlandii i Indonezji, a 6 największych producentów pochodzi z Azji. Bydło. Drugi kraj na świecie pod względem pogłowia to Indie. Trzoda chlewna. Niemal połowę światowego pogłowia posiadają Chiny. Są też największym producentem wieprzowiny. Ryż jest główną rośliną żywieniową Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Uprawia się go tu od kilku tysięcy lat i ma on związek z ilością opadów atmosferycznych. Występuje tam ciepły i wilgotny klimat monsunowy. Z nadejściem monsunu letniego sadzi się ryż. To czas obfitych opadów trwających od czerwca do października. W czasie monsunu zimowego, gdy jest sucho, pola leżą odłogiem lub uprawia się tam inne rośliny. Zakłócenie w cyrkulacji monsunowej, gdy monsun nadchodzi zbyt późno lub gdy opady deszczu są zbyt małe, zbiory ryżu są mniejsze, a co za tym idzie, występują niedobory żywności. Z kolei, gdy opady są zbyt obfite, dochodzi do katastrofalnych powodzi. Kultura ryżu, która obejmuje różnorodne sposoby uprawy, kształtowała się przez wiele wieków. Obecnie znamy 20 gatunków ryżu oraz kilka tysięcy jego odmian. Ze względu na sposób uprawy wyróżniamy ryż mokry, czyli nizinny. Pola są pokryte kilkunastocentymetrową warstwą wody. Często są zalewane sztucznie. Ta odmiana potrzebuje żyznej gleby i wysokiej temperatury powietrza. Ryż suchy, czyli górski, ma mniejsze wymagania klimatyczne. Nie musi być uprawiany na polach zalanych wodą, ale wymaga dużej wilgotności powietrza. W zależności od odmiany i warunków ryż rośnie od 2 do 9 miesięcy. Jest to bardzo wydajna roślina, ponieważ gdy warunki są bardzo korzystne, można ją zbierać nawet 3, a nawet 4 razy w roku. Terasowanie stoków ma na celu zwiększenie powierzchni pól uprawnych, a także utrzymanie na nich wody. Do czego stosuje się ryż? Jest to podstawowy składnik kuchni azjatyckiej. Z kolei ze słomy ryżowej wytwarza się wiele przedmiotów codziennego użytku, jak kapelusze chroniące rolników przed słońcem i ulewami,
a także maty i obuwie. Są rejony, gdzie na cześć tego zboża obchodzi się specjalne święta, jak królewska ceremonia orki w Tajlandii. Zapamiętaj najważniejsze. W Azji najkorzystniejsze warunki do prowadzenia działalności rolniczej panują we wschodniej części Chin, na Półwyspie Indochińskim oraz w Indiach. Klimat Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej jest kształtowany przez cyrkulację monsunową. Wyznacza ona m.in. rytm upraw ryżu w tym rejonie. Ryż jest podstawą wyżywienia mieszkańców Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Ze słomy ryżowej wyrabia się wiele produktów codziennego użytku.